Wśród pierwiastków budujących organizm możemy wyróżnić makroelementy i żeby pierwiastek został zaliczony do tej grupy, to jego masa musi stanowić co najmniej 0,01% suchej masy organizmu oraz wyróżniamy mikroelementy, przy których ta masa jest niższa niż 0,01%. Wśród makroelementów wyróżniamy pierwiastki biogenne, to są główne pierwiastki, które budują nasz organizm. Jest to węgiel, tlen, wodór, fosfor, siarka i azot. Te pierwiastki budują najważniejsze makrocząsteczki, takie jak sacharydy, białka, kwasy nukleinowe czy tłuszcze. Mamy również makroelementy, które w organizmie występują głównie w formie jonowej. Jest to sód, potas i chlor. Potas dominuje w płynie wewnątrzkomórkowym, a sód i chlor w płynie zewnątrzkomórkowym. Mamy również magnez i wapń. Są to makroelementy, które budują nasze kości oraz wewnątrzkomórkowo regulują pracę wielu enzymów. Mają też istotne znaczenia w przewodnictwie nerwowym i w regulacji pracy mięśni. Do najważniejszych mikroelementów należy żelazo, które wchodzi w skład barwnika krwi hemoglobiny oraz w skład barwnika mięśniowego mioglobiny. Mamy jod, który jest wykorzystywany wyłącznie przez tarczycę w syntezie hormonu tyroksyny oraz mamy fluor, który odpowiada za prawidłową mineralizację zębów. Woda ma kluczowe znaczenie dla świata przyrody, a jej budowa rzutuje na wiele właściwości biologicznych. Dzięki temu, że ma budowę dipolową, jest dobrym rozpuszczalnikiem, co czyni ją dobrym środowiskiem wielu reakcji chemicznych. Budowa dipolowa warunkuje również tworzenie licznych wiązań wodorowych, które odpowiadają za siłę adhezji i kohezji wody, które z kolei warunkują możliwość utrzymania ciągłości supa wodnego u rośliny, gdy woda jest transportowana akropentalnie w górę rośliny. Dodatkowo duże siły kohezji warunkują duże napięcie powierzchniowe wody, co umożliwia niektórym zwierzętom utrzymanie się na powierzchni wody. Silne oddziaływania między cząsteczkami wody warunkują również duże ciepło właściwe wody i ciepło parowania wody i przez to woda jest istotnym związkiem biorącym udział w termoregulacji u wielu zwierząt. Z uwagi na gęstość wody, fale mechaniczne rozprzestrzeniają się w niej lepiej niż w powietrzu, a ze względu na tzw. anomalię gęstości wody, czyli tego, że woda osiąga największą gęstość przy temperaturze 4 stopni Celsjusza, jest możliwe unoszenie się lodu na powierzchni tafli wody, co umożliwia przetrwanie organizmów w zbiorniku wodnym, nawet gdy na zewnątrz panuje niska temperatura i wierzchnia warstwa wody w jeziorze zamarza. Sacharydy dzielimy na monosacharydy, z których najstabilniejsze są sześciowęglowe heksozy i pięciowęglowe pentozy, a disacharydy powstałe z połączenia dwóch monosacharydów i polisacharydy powstałe z połączenia wielu monosacharydów. Monosacharydy jako główną funkcję mają funkcję energetyczną i tutaj na czele wysuwa się glukoza, która jest substratem w oddychaniu komórkowym. Oprócz tego ryboza i deoksyryboza uczestniczą w tworzeniu nukleotydów budujących kwasy nukleinowe, czyli DNA i RNA. Wśród najpopularniejszych disacharydów mamy maltozę powstałą z połączenia glukozy i glukozy wiązaniem alfa-1,4-glikozydowym, sacharozę powstającą po połączeniu glukozy i fruktozy wiązaniem alfa-beta-1,2-glikozydowym i laktozę, która powstaje z połączenia glukozy i galaktozy wiązaniem beta-1,4-glikozydowym. Zwróćcie uwagę, że nie możemy powiedzieć, że laktoza buduje glukoza i galaktoza, lecz mówimy, że laktoza jest zbudowana przez resztę glukozy i resztę galaktozy. To samo tyczy się innych disacharydów i polisacharydów. Wśród disacharydów tylko sacharoza ma wyraźną funkcję, jest ona formą transportową cukrów u większości roślin. Zapamiętajcie jeszcze, że w przeciwieństwie do polisacharydów, monosacharydy i disacharydy są osmotycznie czynne. Wśród polisacharydów wyróżniamy sacharydy, które mają funkcję zapasową, czyli glikogen i skrobie, i polisacharydy o funkcji stricte mechanicznej, czyli celuloza i chityna. Glikogen jest cukrem zapasowym zwierząt, a skrobia cukrem zapasowym roślin. Celuloza jest cukrem strukturalnym roślin, a chityna jest cukrem budującym ściany komórkowe grzybów oraz szkielet zewnętrzny bezkręgowców.
glikogen, skrobia i celuloza są polimerami glukozy, natomiast chityna jest polimerem zmodyfikowanej glukozy N-acetyloglukozoaminy. Cukry strukturalne nie tworzą rozgałęzionych cząsteczek, tylko cząsteczki liniowe, które są równolegle do siebie ustawione, co pozwala jeszcze tworzyć wiązania wodorowe między poszczególnymi polimerami, które jeszcze wzmacniają cząsteczkę. Oprócz tego występują tam wiązania beta, które są bardziej stabilne od wiązań alfa, są to wiązania 1,4. Cukry zapasowe natomiast tworzą rozgałęzione cząsteczki i tutaj mamy do czynienia z wiązaniami alfa 1,4 glikozydowymi, a w miejscach rozgałęzień mamy wiązania alfa 1,6 glikozydowe. Wiązania alfa są o wiele łatwiejsze do przerwania niż wiązania beta. Skrobia, czyli cukier zapasowy roślin, jest tworzony przez dwie frakcje. Amylopektynę, która ma rozgałęzione cząsteczki, i amylozę, która ma liniowe cząsteczki tworzące takie charakterystyczne pętle. Obecność amylozy pozwala na łatwe wykrycie skrobi w materiale biologicznym. Gdy materiał ze skrobią potraktujemy płynem Lugola, to cząsteczki tego płynu fizycznie utkną w tych pętlach tworzonych przez amylozę i przez to nasz badany produkt zabarwi się na fioletowo. Wykrywanie skrobi w ten sposób nie jest zjawiskiem chemicznym, a jest zjawiskiem czysto fizycznym. Kolejną grupą będą białka, które są cząsteczkami budowanymi przez aminokwasy. Aminokwasy posiadają centralny węgiel alfa, który u wszystkich aminokwasów poza glicyną jest węglem asymetrycznym, co warunkuje zaginanie światła przez roztwory tych aminokwasów, oczywiście poza tej glicyny. I do tego centralnego węgla są dołączone cztery elementy: grupa karboksylowa, grupa aminowa, wodór i łańcuch boczny. Jeśli do węgla są przyłączone cztery różne podstawniki, to wtedy ten węgiel jest asymetryczny. W przypadku glicyny grupą boczną również jest wodór, dlatego do węgla centralnego są dołączone dwa wodory i glicyna nie jest asymetryczna. Dwie cząsteczki aminokwasu mogą utworzyć wiązanie peptydowe, które jest współtworzone przez grupę aminową jednego aminokwasu i grupę karboksylową drugiego aminokwasu. Podczas tworzenia wiązania peptydowego uwalniana jest cząsteczka wody. Łańcuchy aminokwasów tworzą polipeptydy, które fałdują się w odpowiedni sposób, przyjmując konformację przestrzenną i przybierając funkcję biologiczną. I strukturę pierwszorzędową tworzy łańcuch aminokwasów, ta struktura jest stabilizowana przez wiązania peptydowe. Struktura drugorzędowa to jest albo alfa helisa widoczna tu po lewej, albo beta harmonijka widoczna po prawej. Ta struktura jest stabilizowana przez wiązania wodorowe. Struktura trzeciorzędowa to jest ustawienie poszczególnych odcinków przyjmujących pewną strukturę drugorzędową względem siebie. Natomiast struktura czwartorzędowa nie występuje we wszystkich białkach i jest tworzona tylko w białkach, w które buduje więcej niż jeden łańcuch polipeptydowy i to jest właśnie ustawienie tych łańcuchów polipeptydowych względem siebie. Strukturę trzecio- i czwartorzędową stabilizują mostki disiareczkowe. Są one tworzone przez dwie reszty aminokwasu cysteiny, wiązania wodorowe, wiązania jonowe i oddziaływania hydrofobowe. W wyniku niekorzystnych warunków, np. bardzo wysokiej temperatury, jakichś soli metali ciężkich, może dojść do zjawiska denaturacji, czyli sytuacji, gdzie białko traci swoją strukturę czwarto-, trzecio- i drugorzędową, a tym samym traci swoją funkcję biologiczną. Białka dodatkowo możemy podzielić na białka proste, spośród których wyróżniamy białka globuralne, przyjmujące taką bardziej kolistą strukturę, i fibrylarne, przyjmujące bardziej strukturę liniową, oraz białka złożone, które w swoim składzie, oprócz łańcucha polipeptydowego, mają jeszcze jakąś inną cząsteczkę. I są to fosfoproteiny, które mają dodatkowo resztę kwasu fosforowego 5, lipoproteiny, które mają jakiś komponent tłuszczowy, glikoproteiny, które mają jakiś element cukrowy, metaloproteiny mające w budowie jakiś atom metalu i chromoproteiny, które w budowie mają jakąś grupę, która pochłania pewne spektrum promieniowania świetlnego z zakresu światła widzialnego. Kolejną grupą są lipidy, w obrębie której wyróżnimy tłuszcze. Mamy tłuszcze proste i tłuszcze złożone.
Tłuszcza prosta stanowi alkohol, którym jest glicerol lub sfingozyna, do którego dołączają się łańcuchy wodorowęglowe poprzez wiązanie esterowe i przy tworzeniu takiego wiązania uwalnia się cząsteczka wody. Jeśli do alkoholu dołączy się jeden łańcuch wodorowęglowy, to mówimy o monoacyloglicerolze. Jeśli dwa łańcuchy wodorowęglowe, to mówimy o diacyloglicerolze. A jeśli połączą się trzy łańcuchy wodorowęglowe, to mówimy o triacyloglicerolze. W przypadku tłuszczy złożonych do naszego alkoholu polihydroksylowego przyłączają się dwa łańcuchy wodorowęglowe, a w trzecim miejscu przyłącza się jakaś inna cząsteczka. Albo jest to reszta cukrowa, albo reszta kwasu fosforowego 5, która się przyłącza za pośrednictwem zasadowego związku organicznego. Jeśli tą cząsteczką będzie reszta cukrowa, to mówimy o glikolipidach, a jeśli będzie to reszta kwasu fosforowego 5, to mówimy o fosfolipidach. Fosfolipidy są szczególnie ważne, bo odpowiadają za tworzenie się błon biologicznych. Łańcuchy wodorowęglowe są substancjami hydrofobowymi, natomiast w lipidach złożonych te dodatkowe elementy są częściami hydrofilowymi, co nadaje lipidom złożonym amfipatyczność. To znaczy, że cząsteczka buduje jedna część hydrofilowa i jedna część hydrofobowa. Wśród lipidów, oprócz tłuszczy, mamy jeszcze woski, które są połączeniem alkoholu monohydroksylowego z łańcuchem wodorowęglowym, tutaj również przez związanie esterowe. I są to substancje hydrofobowe, które na przykład pokrywają powierzchnię wielu roślin, by ograniczyć transpirację. Oprócz tego mamy lipidy izoprenowe, które powstają przez kondensację wielu podjednostek nazywanych izoprenem. I mamy tutaj sterole, czyli takie związki jak na przykład cholesterol, fitosterol, ergosterol, ale również hormony sterydowe. Związki sterydowe są oparte na szkielecie węglowym cyklopentanoperhydrofenantrenu, czyli tych czterech przedstawionych pierścieni. Wśród lipidów izoprenowych mamy jeszcze karotenoidy, które pełnią funkcję barwników pomocniczych u roślin. Na końcu mamy kwasy nukleinowe, czyli kwas deoksyrybonukleinowy albo rybonukleinowy, i kwasy nukleinowe składają się z nukleotydów, a w skład nukleotydów wchodzi zasada azotowa połączona wiązaniem N-glikozydowym z pentozą. I zasada azotowa z pentozą jest nazywana nukleozydem, ale jeszcze jeśli dodamy do tego resztę kwasu fosforowego 5 połączoną z pentozą wiązaniem esterowym, to mamy nukleotyd. W przypadku kwasu rybonukleinowego, czyli RNA, pentozą jest ryboza, a w przypadku kwasu deoksyrybonukleinowego pentozą jest deoksyryboza. Zasadami azotowymi mogą być albo puryny, wśród nich mamy adeninę i guaninę, albo pirymidyny, wśród nich mamy cytozynę, uracyl i tyminę. Adenina, guanina, cytozyna to są zasady azotowe, które występują zarówno w DNA, jak i RNA. Tymina występuje tylko w DNA, a uracyl w RNA.